Serdecznie witamy w programie na codzienne zakupy wszystkich liderów wolontariatu i wolontariuszy. W imieniu seniorów dziękujemy Wam z całego serca za to, co robicie. Otwartość serca na pomoc drugiemu człowiekowi, który znajduje się w potrzebie, świadczy o szlachetności Waszego postępowania. Dzięki Wam pomoc jest skierowana do tysięcy seniorów w całej Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami. Patrz sercem. Najpierw uruchamiam serce i intuicję. Patrzę sercem na sytuację i na człowieka. Wczuwam się w tę sytuację. Ufam swojej intuicji. Potem myślę i analizuję. Rozeznaj i skonsultuj sytuację. Najpierw myślę, rozpoznaję sytuację, badam potrzeby. Później dopiero działam, pytam liderów o zdanie, polegam na osobach, które mają większe doświadczenie. Działam zgodnie z ustaleniami, zgodnie z ustalonym planem, biorąc przede wszystkim pod uwagę potrzeby i dobro seniora. Zaplanuj działanie. Myśl długofalowo. Przewiduję, planuję, weryfikuję, myślę przyszłościowo. W działaniach z seniorami trzymam się planu, ale bardzo elastycznie. Sprawdzam, czy to działa. Działam konsekwentnie i z rozwagą. Pomagaj, nie wyręczaj. Moim zadaniem jest zachęcanie seniora do aktywności i samodzielności. Pytam seniora, czego potrzebuje dzisiaj? Jak chciałby spędzić dzień? Co chciałby dzisiaj robić? Kiedy zaplanujemy już czynności, robię wszystko z seniorem, ale nie za seniora. Nie wyręczam go w żadnej czynności, którą chce wykonać i może wykonać. Seniorzy są różni, mają różne potrzeby i możliwości. Zatem moja pomoc za każdym razem jest inna, dopasowana do tych indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspieraj zgodnie z tym, na co masz wpływ. Jako wolontariusz spotkałem się wielokrotnie z ludzkim cierpieniem. Na niektóre rzeczy nie miałem wpływu, natomiast mogę ofiarować to, czym mam jakieś doświadczenie. Obecność swoją, dobrym słowem, pociechą. Rozwijaj się i ucz. Dzielę się doświadczeniami, rozmawiamy o swoich kłopotach i o tym, jak współpracujemy z seniorami. Biorę udział w spotkaniach dla liderów i wolontariuszy organizowanych przez Caritas. Rozmawiamy o tym, jak to działa, co robimy z seniorami i co się komu udało. Każdy wnosi coś od siebie nowego i wartościowego. Czuję, że jestem częścią ważnej wspólnoty. Korzystaj ze wsparcia lidera. Zawsze jak mam jakiś problem, to dzwonię lub piszę do mojego lidera. Zawsze odpowiada, proponuję rozwiązania, mogę na niego liczyć. Dbaj o zdrowie. Dbam o zdrowie. Daję świadectwo, że dobra kondycja zdrowotna jest ważna również w działaniach wolontariackich. Zdrowujem, dbam o sen, uprawiam sport, regularnie biegam, bo aktywność dostarcza mi morza endorfin. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa higieny obowiązujących w działaniach wolontariusza. Zawsze, kiedy wychodzę z domu, zakładam maseczkę, dezynfekuję ręce oraz zachowuję dystans społeczny, dbając w ten sposób nie tylko o zdrowie seniora, ale i o swoje własne. Dbaj o siebie. Wolontariat daje mi radość i satysfakcję. Poznaję innych ludzi oraz samą siebie. Najważniejsze jest jednak to, żebym znała swoje ograniczenia i działała zawsze w zgodzie ze sobą. Jeśli senior poprosi mnie o coś, co przerasta moje możliwości psychiczne czy fizyczne, wiem, że mam prawo być asertywna. Biorę na siebie tyle obowiązków, ile jestem w stanie wykonać. Jeżeli ja będę przemęczona, ani senior, ani ja na tym nie skorzystamy. Jesteś częścią społeczności. Jako wolontariusze Caritas jesteśmy zaangażowani w niezliczoną ilość akcji i lokalnych, i krajowych, a nawet zagranicznych. Jednak przy tym wszystkim nie zapominamy, że tworzymy coś jeszcze o wiele większego, coś, co przerasta nas wszystkich, jeżeli chodzi o spojrzenie, jeżeli chodzi o działanie. Mianowicie budujemy Królestwo Boże, budujemy przestrzeń wolną od zła. Czujemy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami powołanymi przez dobrego Boga do działania, do tworzenia, żeby Królestwo Boże było między nami. I na szczęście tę rzeczywistość budujesz z nami także i Ty.